Marek Pyza ponownie z państwem i nasi goście również, mecenas Marek Markiewicz, adwokat, a przed 25 z hakiem laty szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tak mi wychodzi z moich tak obliczeń, było, panie mecenasie. Wcześniej szef zespołu Telewizji Polskiej, zastępca przewodniczącego, czyli prezesa Radiokomitetu, przedostatni zastępca. O tak to i powiem. Pierwszy przewodniczący KRIT. Pierwszy, który to z tego wszystko tytułu zakładał telewizję publiczną, bo podpis, tak się dziwnie składa, mój jest na statucie telewizji publicznej. Często sobie to przypominam z rozrzewnieniem. To wszystko bardzo cenne w kontekście tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. Również z Krzysztofem Fezetem, publicystą tygodnika Sieci, ale i Telewizji Polskiej, programu W Tyle Wizji. Witam, Krzysztofie. Witam. A przyczynkiem do naszej rozmowy jest nie tylko okładka tygodnika Sieci, która wygląda w tym tygodniu właśnie tak. Dopaść TVP. Dlaczego opozycja za wszelką cenę chce dopaść TVP, i artykuł w środku, ta cholerna TVP, dlaczego cholerna, o tym za chwilę sobie też porozmawiamy, autorstwa mojego i Marcina Wikły. Zanim przejdziemy do szczegółów, to wprowadzające pytanie ogólne, panowie, jaką rolę w Polsce dziś pełni Telewizja Polska? No dziś pełni rolę zgoła zupełnie odmienną do tej, jaką pełniła przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u, czyli mam wrażenie pełni rolę informacyjną, publicystyczną, a przede wszystkim chciałbym użyć takiego sformułowania, że wypełnia pewną lukę, ale to nie jest luka, to jest potężna wyrwa, jaka miała miejsce w ciągu tych 8 lat, kiedy i telewizja publiczna, i wszystkie telewizje komercyjne, wszystkie stacje radiowe komercyjne, i w zasadzie prawie cały rynek prasy i prawie cały rynek internetu medialnego były no, w jednych rękach politycznych, to wtedy nikomu nie przeszkadzało. Więc dzisiaj mam wrażenie, pełni rolę przede wszystkim informacyjną, również lekko, podkreślam to słowo, równoważącą no tę kanonadę, która cały czas dziwnym trafem uderza wyłącznie w jedną stronę sporu politycznego. Krótko mówiąc, nie mówię tego absolutnie dlatego, że sam mam przyjemność współprowadzić program w telewizji, ale pełni rolę bezcenną. Panie mecenasie? Dla mnie to największym walorem jest to, że jest, że już miało jej nie być. Mówił premier rządu, żeby nie płacić abonamentu, który jest głównym źródłem utrzymania, to nie miałaby prawa przeżyć, gdyby premier nie zmienił zajęcia. Były też... Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem. Wracając do tego, co mówił Donald Tusk, a mówimy o sytuacji przed dekadą, rok 2008-2009. Tak. Donald Tusk mówił te słowa w czasie, kiedy nie miał jeszcze wpływu na to, co się dzieje w Telewizji Polskiej, a gdy już ten wpływ zdobył i udało się wymienić władzę TVP, wyrzucić wszystkich dziennikarzy, w tym mówiącego te słowa, to wtedy zmienił zdanie i nikt mu już wtedy nie przypominał, że przecież miał być haracz jakiś. No, się wyrzucenie wszystkich dziennikarzy informacyjnych do firmy na zewnątrz, gdzie zawierali umowę jako najemnicy, co chyba jest rekordem w Zambii. Tego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, czy tego nie trenowano, żeby dziennikarz własnej telewizji występował pod jej barwami, nie mogąc liczyć na jakąkolwiek z jej strony opiekę, co musiał prowadzić do szybkiego... Najpierw musiał się wykazać, tak, przede wszystkim. A potem musiał doprowadzić do wymarcia tej grupy zawodowej, które już inne telewizje nie chciały przyjmować. Ja panu przerwałem. Pan się cieszy, że telewizja jest. A jaką rolę pewnie? A taką rolę, że trzeba zaświadczać, że jest, bo nikt nie ogląda, prawda? Wszyscy mówią, że ze wstrętem nie oglądam tego, po czym komentują drobiazgowo każdą audycję, która się ukaże, mówiąc, że jest taka, gangsterska czy inna. To znaczy, że spełnia swoją rolę, bo jest oglądana i przynajmniej choć trochę, to bardzo ładne sformułowanie, równoważy resztę świata medialnego. Moje pytanie, czy ona musi mieć 13 anten, to jest zupełnie inna historia od strony organizacyjnej. Moje pytanie, gdzie jest ustawa medialna, gdzie
to, co byłoby naturalną reformą tej firmy. Ale tak się cieszę, że jest, bo nagle po latach się okazało, że największy skarb telewizji publicznej, którym są ośrodki regionalne, których żadna prywatna telewizja nie jest w stanie utrzymać, czyli to jest wyjątek, to jest skarb telewizji, one jeszcze istnieją, choć są tam zatrudnionych jest parę osób ze ścisłego tylko kierownictwa. Bo one są stale niedofinansowane. Są stale. Przez kogo są? Przez centralę. A centrala nie jest dofinansowana przez inne centrale i tak to się ciągnie. Ja się cieszę, że jest. Można by godzinami mówić, ile ma wad, prawda? Ale ja po 45 latach małżeństwa mówię tak, nigdy nie sięgamy do wad. Ja się cieszę, że trwamy w tym związku. A my sobie sięgniemy w takim razie do wad, panowie, jeśli pozwolicie. I zanim was o wyliczenie tych wad zapytam, to posłuchajmy przedstawicieli opozycji, jak oni to widzą. Oto wypowiedź rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca. Telewizja publiczna nie jest własnością rządzącej w Polsce partii. Jest medium, czy powinna być medium publicznym i należeć do wszystkich Polaków. I zgodnie z zapisami ustawowymi ma gwarantować równy dostęp przedstawicielom różnych opcji politycznych do tychże mediów. Tak dzisiaj nie jest. Obraz aktywności opozycji jest wykrzywiany, jest manipulowany, a wręcz zafałszowany. To jest wypowiedź archiwalna z maja 2018 roku. Ale pan Gragic się nie zmienia. Pan Gragic się nie zmienia i ten ton się też nie zmienia. Te zarzuty wciąż są takie same. Ile w nich racji? No to ile w nich racji, to można by wyliczać na różnych przykładach. Zależy, jakie kryterium przyjmiemy. Ale mam wrażenie, że jakiego byśmy kryterium nie przyjmowali, no to to pytanie do pana Grabca zawsze będzie powracało. A co państwo, jaśnie państwo z Platformy Obywatelskiej, mając władzę całkowitą i nad krajem, i nad mediami, przede wszystkim mając przyjaciół, jak świętej pamięci Andrzej Wajda mówił, w stacjach komercyjnych, mając no, zaprzyjaźnione 90% stacji lokalnych. Ja mówię o tej przyjaźni nie dlatego, że tam są ludzie Platformy, tylko jakoś dziwnym trafem ten przekaz nigdy nikomu z tejże partii, którą przed chwilą pokazywaliśmy, z partii pana Grabca, nie przeszkadzał. No takim kluczowym pytaniem jest, jak to było możliwe w takim razie, że za czasów tak pluralistycznej partii, tak myślącej dobrze o mediach, o tym, żeby ten przekaz był właśnie, no taki, jak powiedziałem, pluralistyczny, jakiś taki wyważony. Jak to możliwe, że główną gwiazdą telewizji był wtedy redaktor Tomasz Lis? Ja już pomijam, ile on dostawał pieniędzy, był oglądany, trudno kogoś było widocznie na to stać, no to tyle programu, kosztował. Mniej więcej. No więc właśnie, no powiedzmy, ktoś za to płacił, widocznie był popyt. Natomiast warto przypomnieć, że Tomasz Lis już wtedy był obecnym Tomaszem Lisem, to znaczy już wtedy był bardzo mocno zaangażowany, chyba w zasadzie najmocniej był zaangażowanym dziennikarzem w życie polityczne i we wszystkie możliwe konflikty polityczne. To jest człowiek, który potem po paru latach wzywał do Majdanu na polskich ulicach i to jest człowiek, o którym śmiało można powiedzieć, że nie cofnie się absolutnie przed niczym, byleby opcja polityczna ta, w której ma dobrze, w której te kilkanaście milionów, mówię delikatnie, będzie spływało na konto jego firm, jego ekipy i jego samego, byleby ta opcja wygrała. Więc warto tylko przypomnieć, że to była taka telewizja publiczna za czasów rządu przyjaciół pana Grabca, w której Tomasz Lis był główną gwiazdą, w której pobierał gigantyczne pieniądze i w której przechodziły absolutnie, no, bez zmrużenia oka, przeróżne kłamstwa, na przykład redaktora Lisa. O pomniejszych redaktorach typu Piotr Kraśko, no może nie warto wspominać, bo to są ludzie, którzy troszeczkę się politycznie uspokoili, jednak próbują udowadniać, że są dziennikarzami. Natomiast no, taką właśnie wisienką na tym platformerskim torcie medialnym zawsze był pan Lis, wciąż jest pan Lis i to jest wciąż człowiek, który ma wielki wpływ na media. Więc no, należałoby zapytać, jeśli pan Grabiec ma jakąś świetną receptę, poza receptą pana Grupińskiego, czyli sprywatyzować telewizję publiczną, no to jeśli ma jakąś receptę, dlaczego przez 8 lat nikt nie znalazł czasu, żeby coś z tą telewizją publiczną zrobić? No prawdopodobnie dlatego, że była tak właśnie podobna jak cała reszta rynku medialnego z Onetem, Wirtualną Polską, Radiem Z na czele. Gdy idzie o zaproszenie, powiem sarkastycznie. Otóż wspomniałem, że byłem szefem zespołu Telewizji Polskiej i założycielem w pewnym sensie telewizji publicznej. Kogo nie zaproszono na 50-lecie telewizji publicznej? Nie, żebym zabiegał o to, bo mam gdzie zjeść. Mnie nie zaproszono. Byłem dyrektorem łódzkiego ośrodka telewizji, który obchodził 50-lecie. Nie, żebym chodził na tak zwaną łatwą wyżerkę, ale nie zaproszono. Wtedy dokładnie wiedziano, kto jest do zaproszenia w telewizji publicznej od samej góry i kto jest nie do zaproszenia. Mówię to sarkastycznie, jako że jeden z programów telewizji publicznej, nie zgadnie pan, który został wymyślony i ukonstytuowany drogą rozporządzenia. Jest to program Forum.
To rozporządzenie ja napisałem wiele, wiele lat temu, które przewidywało, że musi być raz w tygodniu program, do którego zaprasza się wszystkich przedstawicieli partii, które są w parlamencie, oraz tych, które osiągnęły więcej niż 3% w wyborach parlamentarnych. Głupi byłem, przyznaję, że nie było jeszcze punktu, co robić z tymi, którzy bojkotują przyjście, czy dowieść ich siłą, prawda, czy zaznaczać ich miejsce przez pusty talerz, czy puste krzesło, ale ustrojowo telewizja jest tak skonstruowana, że właśnie ma ona docierać do każdego. A kto traktuje ją jako forum, na którym może występować z sukcesem albo nie chce, bo nie ma z czym, no to to już jest zupełnie inna historia i nie do mnie pytania o prawne przyczyny tego stanu rzeczy. Ale, o tak, panie mecenasie, dzisiejsze wady Telewizji Polskiej, czy w tych zarzutach, które formułują przedstawiciele opozycji, jak duże jest ziarno prawdy? Na co pan by wskazał na niedostatki? Myślę, że jest za mało prorządowe i stojące za siłami politycznymi w Polsce. Chcę przypomnieć, Jan Grabiec to usłyszał, to już zupełnie bez blachy. Ja chcę przypomnieć, że to właśnie Platforma zlikwidowała. Był taki program, monitor sejmowy. Na przykład ukazywał się program raz w tygodniu, czy dwa chyba, który był w 15 minutach poświęcony tylko temu, co się w Sejmie dzieje, i robiła to specjalna redakcja i wszyscy wiedzieli, że ta twarz się Sejmem kojarzy. Prezydent państwa miał swoją ekipę filmową i był kwadrans dla prezydenta, podobnie z Senatem. Komu to przeszkadzało? To był znakomity przykład sytuacji, w której ośrodki władzy, których psim obowiązkiem jest docierać do obywateli z tym, co dla obywateli jest ważne, mogły to robić w sposób nieskrępowany. Ja to zlikwidowałem, nie, ja to wymyśliłem, zlikwidowali inni, którzy są teraz krytykami, żeby to jasno panie powiedzieć. Panie mecenasie, no komu przeszkadzało? Ja bym się pokusił o taką odpowiedź. Przeszkadzało tym, którzy przez całe długie lata chcieli, żeby raczej naród, przepraszam za to słowo pana Grabca, społeczeństwo, widzowie, nie interesowali się raczej tym, co się dzieje w sferze polityki. Bo jak się za bardzo ludzie zaczynają interesować polityką, to jest bardzo niedobrze dla niektórych polityków. Jednego z nich przed chwilą oglądaliśmy. Panowie, to inny polityk jeszcze, żeby nam się zmieścił przed przerwą. Donald Tusk, całkiem niedawna wypowiedź, 4 czerwca, Gdańsk, mówiło o TVP tak. Oni mają media publiczne, telewizję publiczną, nic nie możemy zrobić. Wtedy też tamci mieli media publiczne i wszystkie pozostałe media. Myśmy mieli ulotki, jakieś gazetki, całe noce, dnie zarywaliśmy. Wiecie, co to było? Wydrukować 30 tysięcy gazetki stoczniowej w jedną noc i rozwieźć do połowy Polski. A i tak, no ile ludzi to miało w rękach? No relatywnie niewiele. Nikt nie narzekał. Okej, wasza telewizja publiczna, nasz internet. No przecież to jest proste. Naprawdę nie musimy czekać na łaskę pana Jacka Kurskiego. Bardzo jak skromnie, jak panowie, no właśnie skromnie bardzo jakoś skromnie. Tak okazuje się, że mają tylko ten internet, gdzieś tam w tej komóreczce sobie dziubią i to wszystko, mają co internet, mają. Oczywiście. Powiedział, jak trudno jest roznieść. Ale to za chwilę przepraszam, redakcja Gazety Wyborczej, za chwilę będzie stała przed takim samym dylematem, no czy rozwozić, czy nie te 30 tysięcy nakładu. Więc to, jeśli pan Tusk wie, jak to robić. Natomiast bardzo skromnie, dlatego że, no mówię, gdyby, krótko mówiąc, gdybyśmy zaczęli wymieniać te tytuły, o których możemy powiedzieć, że są zdecydowanie antyrządowe i zdecydowanie w tej chwili proopozycyjne, choć wcześniej oczywiście było odwrotnie, przy poprzednich rządach, no to nie wiem, czy by nam starczyło czasu do końca programu, ponieważ no 90% rynku na przykład prasy lokalnej jest w rękach już nawet nie tyle niemieckich czy szwajcarskich czy jakichś, jest po prostu w rękach ludzi, których głównym zadaniem, jakie mają do wypełnienia, niektórzy z nich sami sobie stawiają takie zadanie, niektórzy dostają takie zadanie, jest umacniać władzy, przepraszam za to powtórzenie, władzy ludowo-platformerskiej. Czyli bronić demokracji przed mechanizmami demokracji, czyli wynikami wyborów demokratycznych. No i nie pozwolić, żeby demokracja się skończyła, bo kiedy mówimy o mediach, no to warto przypomnieć, że Gazeta Wyborcza, przeze mnie wspominana, już przed wyborami napisała artykuł, popełniła artykuł na pierwszej stronie, koniec demokracji. Ten koniec demokracji miał nastąpić wtedy, jeśli państwo, czytelnicy Gazety Wyborczej, będą głosowali na takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, ruch Kukiza i narodowców. Na całą resztę można głosować, głosy na te trzy partie, a to głosy antydemokratyczne. Zbliżały się wybory, mówiono, że telewizja publiczna, jąż jest niepotrzebna, i ukazał się na pierwszej stronie Gazety Wyborczej tekst Beria szaleje w Radiokomitecie. Kto to był Beria, jak pan sądzi? To byłem ja.
Dużo wątków autobiograficznych w słowach mecenasa Markiewicza. Wrócimy sobie do tego, panie mecenasie. Dotknęliśmy kilku ważnych wątków demokratycznego wyboru, między innymi. Zastanowimy się po krótkiej przerwie, czy telewizja przypadkiem jest jedynym gwarantem podtrzymania tego demokratycznego wyboru Polaków w roku 2015. Wrócimy też do kształtu całego rynku mediów polskich, na co Krzysztof Fezet zwrócił uwagę. Bądźcie państwo z nami, za chwilę wracamy. Dlaczego chcą zabić telewizję polską? Pytamy w telewizji w Polsce.pl Marka Markiewicza, Krzysztofa Fezeta. Cały czas z nami w studiu. Panowie, trochę gdybologii teraz, jeśli pozwolicie. A gdyby TVP dziś nie było, to co by było, panie mecenasie? To by trzeba było ją stworzyć natychmiast, według ogólnych praw. Ale zanim byśmy ją stworzyli, to by mnóstwo wody w Wiśle upłynęło. Myśliciele mówili o Bogu. Także, prawda, pewna konieczność w układzie ogólnym. Ale czy byłaby taka konieczność? Znaczy, wyobraźmy sobie, jest rok 2015, ten obóz, który wygrał, wygrywa wybory, jest to demokratyczny wybór Polaków i co się dzieje, nie wiem, rok później, dwa, trzy lata później? My mamy rozproszone telewizje, telewizje z mnożącymi się programami o stylu i o stylu jedzenia szarlotki, to pierwsze było chyba, prawda? Bezy trochę o samochodach, tylko z wyższej półki. No i reszta byłoby, przecież my inteligenci nie oglądamy telewizji, co teraz się ciągle spotyka. Tak, pytanie jest właśnie, czy byłaby potrzebna po prostu po tamtej wygranej. Rafał Grupiński, jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, stwierdził właśnie przed tamtymi wyborami, że telewizję publiczną trzeba sprywatyzować. No po co ją prywatyzować? No po to ją prywatyzować, że gdyby, nie daj Boże, Platforma Obywatelska przegrała kolejne wybory, a tak się jednak stało, no to wtedy nie będzie tego problemu, że przyjdzie nowy prezes i znowu, nie daj Boże, zacznie nadawać różne informacje, na przykład o tym, co pan Juncker powiedział o panu Tusku, że jest leniwym politykiem, czy dał to do zrozumienia. No takich informacji byśmy nie mieli, byśmy byli spokojniejsi, byśmy byli uśmiechnięci, tak jak pan mecenas powiedział, byłoby więcej programu. Byłoby spokojniej w Polsce. Byłoby spokojniej w Polsce, natomiast no parę milionów ludzi pewnie by tę Polskę opuściło i wtedy już by było zupełnie spokojnie, natomiast trochę nerwowo pewnie by było, no tam w niemieckich zakładach gastronomicznych, gdzie szukali być Polacy pracy. Byłby tak, jak wyraził mi, bo ja chcę powiedzieć, tu nic się nowego nie dzieje. Wyraził pewien premier, czy wicepremier, wybitny ekonomista w tej chwili, jakby nieco zapomniany, który mówi tak, a nie da się tej telewizji publicznej sprywatyzować i żeby tylko takie granty władza wykupywała w telewizji. To był 91. Czy chodzi o Leszka Balcerowicza? Tak jest. Pytam, ja mówię, raz, że nikt nie kupiłby, a dwa, że ten patent jest w Zambii nawet nieznany. Czyli pomysł taki był już od dawna. Od dawna. Dlatego, że Po co się wprowadza koncesje na telewizję, a na przykład zezwolenie tylko na prasę gazetową? Dlatego, że każda władza na całym świecie wie, że telewizja jest bronią laserową. I albo ją trzeba przejąć i z tej broni strzelać, albo trzeba ją zlikwidować, bo może razić niepotrzebnie po bokach. Tak. I to jest cała teoria. Problem pojawia się teoria tylko wtedy, telewizji. Kiedy dość zamordystyczna jednak władza, jaką była Platforma Obywatelska, no po prostu zaczyna mieć problem z taką właśnie telewizją, tak jak pan Donald Tusk powiedział, nasz internet, mamy internet, owszem, no panie Donaldzie Tusku, który nas z pewnością teraz nie ogląda, bo musi jeździć na hulajnodze w Brukseli, no wasz internet absolutnie tak, no z paroma wyjątkami, jak na przykład portal w polityce.pl, do którego czasami mam przyjemność coś napisać, jak jeszcze kilka portali związanych z tak zwanymi prawicowymi mediami, choć bardziej są pewnie konserwatywne niż prawicowe, no to poza tym cały internet rzeczywiście z Onetem, z Wirtualną Polską na czele jest absolutnie platformolubny i bardzo mocno antypisowski. I bardzo trudno jeszcze weryfikowalny, tak szczerze powiedziawszy, bo jednym, ja muszę powiedzieć tak szczerze, że my popełniliśmy kiedyś straszny błąd. Mianowicie my zakładaliśmy, mówię o ludziach, którzy tam pisali ustawę o radiofonii, tam wymyślali ten ład medialny, że jeżeli będzie więcej niż jedna telewizja, to będzie tyle poglądu, czy tyle elementów weryfikacji informacji, ile tych że telewizji. W każdej będzie coś innego, bo no, ale czym, tak by rynek medialny no, zakładał, w zasadzie są prawa rynku, prawda? To. Musimy się odróżniać. No nie, i no my nie, na siłę tworzyliśmy stacje, które może nie dawały pełnej gwarancji, a szczególnie lokalne.
po to, żeby właśnie jedna drugiej na ręce patrzyła. Dlaczego ja mogę szczerze powiedzieć, że taki patent jak ta telewizja, czy nawet portal w polityce jest czymś, co wymknęło się jakiemuś planowi? Dlatego, że po pewnym czasie większość telewizji mainstreamowych mówiła to samo. Czy TVN, czy Polsat, czy Publiczna wówczas, one były na jedno kopyto. Tak. Zwłaszcza jakby, był taki okres tak, w latach 2010-2015, gdzie w zasadzie której telewizji byśmy nie włączyli. Tak, jak wygląda świat. Zresztą czołowi przedstawiciele tej poprzedniej telewizji publicznej, tej takiej zupełnie apolitycznej, tacy jak pani Dobrosz Oracz, jak pani Lewicka, jak pan Kraśko, no znaleźli zatrudnienie z reguły w tych mediach, no właśnie tak komercyjnych. Mało tego, mogą tam mówić dokładnie to samo, bo to na tym to miało wszystko i polegać. I dlatego pojawienie się tej inicjatywy było przełamaniem jakiejś zasady, która miała dużo wcześniej niż likwidacja telewizji publicznej zaistnieć. I to trzeba oddać honor. Natomiast telewizja publiczna, no, była za duża do objęcia, zbyt kosztowna, prawda, zbyt niebezpieczna, no to trzeba było ją likwidować. Co mówię cały czas, mając 1000 zastrzeżeń do telewizji publicznej, 1000, tak na starość to mi zostaje, ale jest ona wartością demokracji w Polsce tak wielko, że trzeba ją strzec, jaką by nie była, z nadzieją, że to puste pole, a państwo zapytają, jakie puste pole. To jest, my kiedyś myśleliśmy o nauczaniu przez telewizję. Kiedyś za dawnych czasów istniało coś takiego jak telewizja edukacyjna, która nadawała programy emitowane w szkołach, do czego był dopasowywany program zajęć. Były pierwowzory telewizji Historia na przykład. To są tak wielkie możliwości, że nawet internet ich nie ma z takim walorem oglądu i to wszystko zostało zrujnowane, zaorane, a cały czas mówimy o telewizji, która na szczęście istnieje, ma tę możliwość i drogą może myślenia nie w kategoriach prawi, lewi, tylko co z tym można zrobić, żeby ludzie, którzy, jak z badań wynika, 90% wiedzy o swoim o świecie, który ich otacza, czerpią z telewizji. Pytanie, z której, prawda? Staralibyśmy się, dziś żeby to przynajmniej była... mają wybór, prawda? Tak. Bo jeszcze niedawno, no tak jak mówiliśmy już to kilka razy, no na który kanał telewizyjny duży, czyli TVN, to Polsa, wszystko jedno, no było tak. Wszystko jedno, absolutnie te twarze się zmieniały i nawet wtedy, kiedy dziennikarze przechodzili z jednej stacji do drugiej, to już czasami trudno, bez tego znaczka, trudno było zrozumieć, jaką się stację ogląda. Koleżanka Kolenda wyszła z telewizji, doszła do TVN. Kolega Lis z telewizji publicznej do TVN-u, z TVN-u do Polsatu, z Polsatu do telewizji publicznej i w zasadzie. To posłuchajmy Tomasza Lisa w takim razie, co on mówi dziś, a zresztą tylko dziś, od lat mówi mniej więcej te same rzeczy o telewizji polskiej. Dlaczego zmuszam państwa do oglądania tych wypowiedzi, powiem za chwilę. Popatrzmy. My mamy stworzoną przez partię rządzącą, stworzoną przez władzę wielką fabrykę fake newsów. Wszystkie media publiczne w tym kraju to jest wielka fabryka, totalna fabryka kłamstwa zarządzana przez, w dużej części przez pana Kurskiego. Nihilnowi można powiedzieć, jeśli chodzi o Tomasza Lisa. W jego programie, on tutaj był gościem, ale w jego programie jest mniej więcej tak samo. Na przykład wtedy, kiedy przychodzi Agnieszka Holland i komentuje plastusie pani Pieli. Natomiast fakt, że telewizja publiczna hańbi się pokazywaniem czegoś takiego, świadczy o tym, że ta telewizja jest już na... No, na granicy faszyzmu. To jest gorszy zresztą no, nie powinno to dziwić w momencie, kiedy tam publicystą jest Rafał Ziemkiewicz, który pisał o parchach, czy pan Wolski, czy inni. Dziennik telewizyjny. Dopyta, że pani Holland, będąc tak krótko w Polsce, bo przecież tu jest potworny zaduch, ona się tutaj dusi, pani wybitna reżyserka Agnieszka Holland, że wybitna kiedyś, dziś już niestety nawet na Netflixie popełnia duże gnioty i to nawet towarzystwo pana Lisa ocenia je krytycznie, no to fajnie, że znalazła czas, żeby się do pana Tomasza Lisa pofatygować. Natomiast co do fake newsów, no to najsłynniejsze fake newsy, które wypuściła telewizja publiczna w ostatniej dekadzie, to są fake newsy wypuszczane przez pana Tomasza Lisa, dotyczące albo córki prezydenta Dudy, albo list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Oba kłamstwa, za jedno przeprosił, za drugie nie.
Panowie, a czy a gdzie tak, indziej czy o takie... upiciu się prezydenta Kwaśniewskiego, co nawet dziennikarze prawicowi uznawali za godzące w autorytet państwa. Tutaj dotykamy bardzo dyskusyjnej kwestii. Chętnie bym o niej porozmawiał, ale nie dziś, panie mecenasie, dobrze? Dobrze. Nie dziś. Natomiast chciałbym poprosić o odpowiedź na żywej, pytanie. Bo to jest wszystko tak, jakby to jest też kawałek historii telewizji. Ja pamiętam, wtedy pracowałem w radiu i widziałem te nagrania z Charkowa, będąc dziennikarzem radiowym. One jeszcze chyba dzień czy dwa były niedostępne dla opinii publicznej, bo dziennikarze się zastanawiali, pokazywać czy nie pokazywać. Ja przede wszystkim. Ale to jest dygresja. Zmusiłem panów i państwa do obejrzenia krótkiej wypowiedzi Lisa i Holland, żeby zapytać, czy takie wypowiedzi bardziej szkodzą, czy pomagają telewizji polskiej, panie mecenasie? Moim zdaniem to szkodzą zdrowemu rozumowi najbardziej, w tym sensie pośrednio telewizji każdej także. To ja mogę też powiedzieć, że telewizja, do której się zaprasza Urbana, którego się przebiera za biskupa, to jest w ręgarniu fake newsów, prawda, i robi, adresuje swój program do idiotów, prawda. Tego typu wypowiedzi adresują to do ludzi, którzy zapewne albo nie mają telewizora, albo nie mają swojej opinii, albo oglądają inną telewizję, co jest im wolno. Takiego ta wypowiedź nic nie znaczy, tak prawdę powiedziawszy. Poza, no poza tym, że zostało uruchomione po raz tysięczny pierwszy zostało uruchomione pojęcie faszyzmu i to jest rzecz szczególnie za którego obrzydła. Czasów telewizory były powszechne w użyciu, prawda, i mamy pełne doświadczenia, jakie by były efekty działania ministra doktora Goebbelsa przy użyciu telewizorów, prawda. Panowie, a czy... Inna rzecz, szczerze powiem, że jak ja słyszę kolejny raz o faszyzmie i o porównywaniu tego z obecnymi czasami, to sobie myślę tak, że albo byli ludzie, którzy zapomnieli, jak to mogło kiedyś być w faszyzmie i komunizmie i sobie wymyślają, Bóg wie co. Jedna z pań posłanek, która mówiła, że właśnie żyjemy w krajach bolszewickiej i faszystowskiej nagonki. Ja mówię, wie pani, w tamtych czasach pani bez głowy by znalazła się na granicy miasta w zagajniku i tyle, prawda? I porównywanie jeszcze, jednego tak, ale co do faszyzmu, to też jest, ja mam wrażenie, takie bardzo przemyślana polityka, no to też oczywiście nie na ten program, ale wybielania no prawdziwych, mi program, wybielania, wszystkie tematy, wybielania prawdziwych faszystów, ponieważ od ich potomków często dziś są brane wielkie granty. A takie słowa, jeżeli chciał pan, bo przerwał pan poprzednio, to się tak zawsze dzieje. Jak ja powiedziałem o Berii, który szaleje w Radiokomitecie, to był na głównej stronie artykuł przeciwko tak zwanej ZHN-owskiej zmianie w telewizji polskiej, która miała naruszyć porządek przed wyborami. Ja nigdy w ZHN nie byłem. Miałem wielu bardzo przyjaciół, ale prezes Adam Michnik uznał, że pan prezes jest ZHN-u. I jako poseł Sejmu Kontraktowego czołgał nas. Czołgał nas jak najgorsi komuniści na Komisji Kultury za to, że nie realizowaliśmy linii, która była wtedy uznawana przez niego jako słuszna. Tylko, że ostatnie zdanie właśnie, bo dziennikarze mogą mieć, wręcz muszą mieć poglądy polityczne, tylko one mają być zgodne z bieżącą linią narracyjną. Ja nie pamiętam absolutnie tego, panowie, czasu, żeby, ponieważ zaraz nam tu zgaszą światło w studiu, tak, nie pozwolą dalej siedzieć przed kamerami, a muszę was zapytać na koniec jeszcze, czy TVP jest dziś słaba czy silna? Bo jeśli by się wsłuchać w to, co mówili jeszcze nie tak dawno, parę miesięcy temu, politycy opozycji, no to byśmy mieli obraz takiego jakiegoś badziewia, którego nikt nie ogląda, na tak, które nikt nie chce zwrócić TV uwagi. TV paździerz, tak, oczywiście. Tak. Natomiast teraz się okazuje, że dzięki tej telewizji, no to PiS wygrał kolejne wybory. To jak to jest? Bo okazało się, że wybory, już tak upraszczając bardzo mocno, no wybory zostały wygrane przez ten elektorat, który raczej woli oglądać obecną telewizję publiczną niż poprzednią telewizję publiczną i TVN na przykład. No i teraz nagle ci wielcy mędrcy właśnie redaktorzy typu Lis, pani Holland i politycy, pan Grabiec, nagle poszli po rozum do głowy i uświadomili sobie, że coś jednak nie sprzęga, coś nie działa w tej maszynerii medialnej i nawet ten rynek, na który mają tak potworną przewagę, że tam jednak się pojawiła duża wyrwa. Właśnie powtórzę, między innymi dzięki w Polsce.pl, w Polityce.pl wcześniej i tak dalej, dzięki mediom konserwatywnym. I to przestało działać. No to trzeba jeszcze to też zaorać i wrócić do czasów generała Piotra Kraśki. Mecenas Markiewicz, jaka jest kondycja TVP?
ona jest dobra, bo istnieje, zła jak wszystkich innych mediów, gdzie kategorie dziennikarstwa prawdziwego gdzieś dogorywają pod płotem, bo zależy, mówię o tych mediach uwielbianych, bo gdyby tak powiedziano, że niechby telewizja polska była taka jak TVN, no to ja bym powiedział, nie daj Boże, prawda, ale byśmy mieli jakiś punkt odniesienia, prawda, w tym, jak należy naginać rzeczywistość, jak mówić nieprawdę, bo ja mogę 1000 przykładów na to podać. To, że jest ona i istnieje, a że jest słaba i mogłaby być lepsza, prawda, i bardziej prorządowa, o, to bym potraktował jako taką zachętę dla kolegów z telewizji publicznej, więcej dla rządu, bo rząd jest dla ludzi. Podobno. W pewnych kręgach te słowa byłyby najdelikatniej ujmując, określone jako kontrowersyjne, panie. Albo po prostu wycięte. Wybitni adwokaci ciągle podchodzą do mnie na korytarzu, a pan, panie Mareczku, zmienił swoje poglądy, czy nie? Mecenas Marek Markiewicz, poglądów nie zmienił. Krzysztof Fezet, dziękuję panowie za wizytę w studiu. Polecam państwu nowe wydanie tygodnika Sieci w środku. Uzasadniamy, dlaczego właśnie z takich pozycji warto patrzeć na telewizję polską, całego polskiego systemu medialnego. Na konkretnych przykładach o tym piszemy z Marcinem Wikło. Jeśli ktoś życzy sobie nas hejtować za to w internecie platformy, to niech najpierw przeczyta, żeby wiedział, o czym pisze. A ja się z państwem już żegnam, ale na krótko, bo za chwilę na moim miejscu usiądzie Aleksander Majewski, a ja na miejscu jednego z gości będziemy rozmawiać o tym, czy CBA jest w Polsce potrzebne, bo są tacy, którzy chcieliby i telewizję polską, i CBA wyrzucić do kosza. Bądźcie państwo z nami.